Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco. Widzimy się w kolejnym odcinku Heavy Rain. I słuchajcie, udajemy się dzisiaj do klubu, także zobaczymy, co gra nam tutaj przygotowała. W każdym razie w Madison tutaj ostatnio sobie poradziła świetnie. Zobaczymy, jak pójdzie agentowi Nie mam FBI. żadnego pako, koleś. Spadaj! Jesteś tego całkowicie pewien? Jest w swoim biurze. Tam, schodami na górę. No, klub my już znamy, więc teoretycznie raczej powinniśmy trafić. A, to ty. Chyba, żebyśmy się zgubili. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Jakaś szalona dziwka była tu dzisiaj po południu i wypytała mnie o mieszkanie na Marble Street. Nie wiem, co ty tam wyrabiasz i nie chcę wiedzieć. Ale co by to nie było, zaczyna przyciągać uwagę. Słuchaj, stary. Wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle. Ale ta pojebana suka prawie mnie zabiła. Zrobiłem, o co prosiłeś. Chyba spłaciłem swój dług. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj, stary. Nie, nie, czekaj. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Nie, nie zabijaj mnie! Co, zabił go? Właśnie trochę spóźniliśmy, ale nie dało się raczej iść szybciej, tak myślę. Coś tak mi się daje. Właśnie, to on jeszcze puka. Aha, czyli było otwarte, więc teraz od razu mogłeś sobie wejść. Aha, no i bąbelek umarł. A chciałem go oszczędzić. Żeby jeszcze sobie podychał, prawda? Mówiłem tak w zeszłym odcinku, przepraszam. No, dostał kulkę w łeb, co prawda nie od Madison. Ale od jakiegoś pewnie zabójcy z origami. O. A co tu się dzieje? Czemu on nie ucieka? A, B miałem nacisnąć, dobra, Sorunia. Myślałem, że to był RB. Kurde, jeszcze nas zacznie, dopiero będzie taki Meksyk B. A! No przecież trafiłem Ewa! Co to jest totalnie tych skill checków? O Boże. No i super, i poszło po akwarium. I rybki zginęły, i sayonara, bitches, i my też umrzemy, i nara. Paco znał faceta, który go odwiedzał? Sorry, nie mówię po psiemu. Czytaj z ruchu ust, złamasie, bo nie mam czasu ci tłumaczyć. Czy Paco zna gościa? Tak czy nie? John. Mówił, że nazywa się John. Kumpel Paco. Zawsze szedł prosto na górę. Uciekł to uciekł, no i tak go kiedyś złapiemy, no. Tylko najgorsze, że on zabił tego bąbelka, on na pewno coś wiedział i powiedziałby coś agentowi FBI. Z drugiej strony powiedział to Madison, więc Madison też coś tam wie. Ojejciu, ojejciu, same problemy. Ja mam nadzieję, że to nie będzie miało z jakichś... Wygląda na to, że przez większość czasu dostaje po dupie. Czy nie będzie miało jakichś złych konsekwencji dla nas. I że da się jakoś jeszcze ciekawie to rozegrać wszystko.
Dobra, co ty byś tu chciał jeszcze? Mógł mnie zabić. Czemu tego nie zrobił? Bo nie chciał. Dostaję drgawek i zimnych potów. Muszę szybko wracać do hotelu. Skończę w wariatkowie, jeśli dalej będę tak działał. Dren niemal skręcił mi kark. Kieszeń płaszcza. Urwałem mu ją w trakcie bójki. Dwa rachunki z tej samej stacji benzynowej. Ciekawe. Muszę iść. Nie ma co się zastanawiać. Podejrzany nie żyje. Ktoś chciał mnie właśnie zabić. Chyba jestem na dobrym tropie, co? Kuźwa, to ślepa uliczka. Nigdzie mnie to nie zaprowadzi. Paco znał zabójcę. Dlatego zginął. Zabójca tu czegoś szukał. Było za ciemno. Wszystko działo się tak szybko. Nie widziałem jego twarzy. No niestety. Zabili Paco Rabaco. I teraz jest srako. Więc wychodzimy z klubu. Mam nadzieję, że już nikt do tego klubu raczej nie przyjdzie. Chociaż kto tam wie, klub jest duży i każdy może do niego przychodzić. Czekajcie, bo nie idziemy na górę, tylko idziemy na dół. Raczej do wyjścia, tak coś mi się wydaje. Skoro... Chociaż z drugiej strony... Kto nie powiedział... Dobra, jeszcze wejdę tutaj na chwilę. Wracaj na górę. Bo może on powinien to jakoś zeskanować. Jakieś, nie wiem, głosy użyć w tej swojej głowie, czy jak. Dawaj, do środka, jak tu jeszcze siedzimy. W sumie why not? No dawaj do drzwi. Wołaj tą swoją Iwo może. Dawaj właśnie, włączaj okulary. I dawaj, włączaj rentgena. No właśnie. Aha, bo teraz mam całą animację tego RB. Właśnie, tego wcześniej nie było. Czemu wcześniej tego nie było? I zobaczcie, nawet tego nie znalazłem. Broń samopowtarzalna, kaliber 45. Kaliber 45. Paco Mendes nie był świętoszkiem. Jego akta są jak książka telefoniczna. Prawda? To był agent. Skurczysynek. Madison Page. Czego tu szukała dziennikarka? Skąd wie od razu, że to była Madison? Feromony Orchidei. To cholerny zabójca z origami. Kula między oczy. Śmierć nastąpiła natychmiast. Ile później było napisane? Proszę mi tutaj nie mylić. Co teraz? No śladu nie znajdziesz? Chyba nie chcesz ze śladem porozmawiać. Co tutaj się zadziało? Ciekawe co ten... Co, jak on to wszystko tutaj ogarnie? Bo tu się działo dużo rzeczy w sumie przez te kilka chwil. Przed jego śmiercią. Znowu Madison Page. Może być świadkiem. Oby nie. Nie wołaj jej. To jest niewinna dziewczyna. Niewinna dziocha. Dobra, tak myślę, że już chyba wszystkie te głupotki mamy. A czy nie powinieneś właśnie porozmawiać jeszcze z Iwo? Kurczę, nie wiem. Tak naprawdę... Dobra, robimy sobie na rabiczy stąd może. On nie ma żadnych myśli, więc wychodzimy. Najwyżej tu wrócimy. No też jakby nie patrzeć, no gra nie daje nam takich możliwości, żeby po prostu wiedzieć na 100%, czy to już wszystko zrobione, czy jeszcze nie, czy jeszcze mamy jakieś możliwości, czy też nie. Ale wydaje mi się, że on teraz raczej będzie szukał Madison. A jak szukał będzie Madison, to będzie szukał znowu Itana.
I takie błędne koło, ale generalnie liczmy, że wszystkie nasze postaci się połączą, bo jakby nie patrzeć, każdy szuka teraz Johnego, tam Johna, jak tam w każdym razie zabójcy z origami. Ciekawe właśnie, kto nim jest tak na 100%, czy to będzie brat, czy nie, jakie macie swoje teorie. Ja gdzieś tam jakąś tam powiedzmy, mam suwaj dubsko, stary trepie, ale zobaczymy, co się sprawdzi. Go away, bąbelku. Go away. Wyjdź i sklej do kupy wszystkie swoje pomysły. No dzień dobry i tanie, tu już widzę, że tylko 2 mm brakuje do... Nie, to jest na razie 11,5 cm, a ma być 15 cm, także mam jeszcze chwilę. W sumie to już taką małą chwilę. Do tego, aż jego syn umrze na 100%. Ethan, nic ci nie jest? Zabiłem człowieka. Nie miałem wyjścia. Nie miałem wyjścia. Nie jesteś zabójcą z origami, Ethan. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnię to. To nic nie zmieni. Liczy się tylko to, żeby uratować Shona. Po co ona tak stęka? No, halo. Ugh.
A, i co ty robisz? Nie idziesz do... Co ty możesz zrobić? Pewnie chcesz się napić alkoholu. Żeś przeleciał Madison i jesteś zadowolony. A, nie masz alkoholu, bo lodówka świeci pustką. Tak. I tak już straciłem za dużo czasu. Muszę przejść ostatnią próbę. Próbę ognia! Idź sobie, poddychaj świeżym powietrzem. Jeszcze tylko jedna figurka i znajdę syna. No, uważaj, bo już w takim tempie, jak tutaj stoisz i myślisz, to on już dawno się topi. A ty nic nie robisz. W innych okolicznościach mogłoby się między nami ułożyć. A jakie to są inne okoliczności, typie? Chcesz, to bierz. Jest jedyną osobą, której mogę zaufać. Ale to, co muszę teraz zrobić, muszę zrobić sam. Jeszcze śpi. Żadnych pożegnań, żadnych wyjaśnień. Odejdę, zanim się obudzi. Ostatnie litery. 961 Rainbow Lane. Ciekawe. Ciekawe, co tam na nas czeka. Jak swoją drogą, ja generalnie obudziłbym Madison. Czyli ode mnie by to zależało. I powiedziałbym jej o tym, jaki miałam głupi, chory plan, bo to zawsze, wiecie, we dwójkę raźnie. Ona jest to jakby nie patrzy już teraz powikłana ze sprawą z nami. A, że kurtałka, przepraszam, dobrze, weźmiemy kurtałkę. Masz rację, to jest nasz znak rozpoznawczy. Zawsze mniejsza szansa na to, że deszcz nas zmoczy mocniej. Tej rzeczy? Poczytamy, zobaczymy. Nawet nie wiesz, że ona też bierze udział w śledztwie. Kurde, to nie ona. Przez cały czas. Powinienem się tego domyślić. Ethan, co się stało? Myślałem, że coś dla ciebie znaczę. Słuchaj, ja... Niezła z ciebie pielęgniarka, jak na cholerną dziennikarkę! Ethan, chciałam ci powiedzieć, ale... Jak zatytułowałabyś swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! Ethan, to nie tak, ja... Okłamałaś mnie, Madison! Przez cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! Przestań na nią krzyczeć, bąbelku! To prawda. Jestem dziennikarką. I wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął. I chciałam o tym napisać. Ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uratować syna. I zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę. Ale nie potrafiłam. Bałam się, że możesz mi nie uwierzyć. Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Przepraszam, Ethan. Tak mi przykro. Pójdziesz, prawda? Po ostatnią figurkę origami. Ostatnie litery. Wtedy dowiem się, gdzie jest Sean. Uważaj, Ethan.
Nie mogę cię stracić. Pójdę po coś do jedzenia. Zaczekaj tu. Wrócę za 10 minut. Ja... chyba coś do niego czuję. Tak się bałam, że mi nie uwierzy. Głupia. Źle zrobiłam. Powinnam mu się do wszystkiego przyznać wcześniej. Znajdziemy jego syna i udowodnimy, że jest niewinny. Teraz, gdy wie, kim jestem, mogę mu pomóc. Teraz musimy odnaleźć jego syna. I chyba wiem, gdzie szukać. Tylko najgorsze jest to, że on prawdopodobnie jej ucieknie. Żona, wiecie, zostawiła go, on ją też zostawi, więc no nie wiem, jak tutaj te losy ich się potoczą. Tu kupię coś do żarcia. Nie, to działa mi się w takim razie. Gliny szukają Ethana. Robią obławę. O, to za późno, Mariola. Nie udało ci się. Nie może pani wejść. Tam trwa właśnie akcja policji. Ja... idę do mojego pokoju. Musi pani poczekać. Dawaj, dupsko. Nie no, nie zostawimy Ethana samego. Myślę, że coś trzeba wykombinować. Myślałem, że da się, wiecie, rozjechać policjanta na przykład. Co tu jest? Przykro mi. Za późno, żeby wracać do pokoju. Policja już idzie na górę. Muszę ostrzec Ethana. Ale jak? A, telefon. Dobra, idź tam. No, dawaj, dawaj, dawaj. Boże, nie wiem, czy zdążę. Co się dzieje? Fajnie, co? Zupełnie jak w telewizji. Kto by pomyślał? Zabójca z origami wynajął tu pokój. Zameldował się pod fałszywym nazwiskiem. Ale rozpoznałem jego twarz. To nie jest on. No dalej, cholera, który to numer? 207B. Dalej. Odbierz. Nie, nasz jest 207. Odbierz telefon. Halo? To gliny. Są już w hotelu. Musisz stamtąd uciekać. Ej, no ale poinformowała go, jakby nie patrzeć. Dobrze, chyba chciałem w ogóle 201 na początku nacisnąć. Kurde, przecież to on nie jest niewinny, no. Ciągle nam ucieka. Dobra. Za nim! Dobrze! Ciekawe, czy jest szansa w ogóle, żeby spaść stąd tutaj wpaść. Ale jakby nie patrzeć, kurde, no. Madison mogła tak naprawdę uciec, ale ona go kocha. Więc ona go nie zostawi tak szybko. Kurde, psy go gonią, sayonara, bitches. Uciekaj tędy, no co ty głupi. Dawaj na dół. Chociaż może i na górę, w jakimś helikopterem byśmy uciekli. Aha, czyli jak zwykle zły wybór. Dobra. No i co się stało? Za nogi mnie złapie! Trzeba teraz mu uciec! Kurde, blade. Dobra, chyba się udało. Czemu oni nie strzelają? Teoretycznie no, nie patrz, nie ma zagrożenia życia. Ale tak czy inaczej, no powinni strzelać w niego, bo to jest, wiecie, podejrzany klub jest bies. Dobra, udało się. Bożeż ty mój, no. Ciekawe, ciekawe co zrobią z Ethanem. Ja myślę, że go jeszcze raz złapią. Aha, czy mieliśmy... Nie, no tak rękać tu nawet.
Weźcie, spokój. No i... Kij wielki czy bąbelki? Poddaj się, lub do walki stań. Miał, to fakt. Mam go. Koniec gry. Kochaś, odblokowano osiągnięcie. Tak swoją drogą właśnie jestem ciekaw, czy dałoby się uciec z tym Ethanem, czy nie dałoby nim uciec? Musisz go ratować! Błagam! Ratuj mi syna! Teraz już chyba ci nie pomoże. W tobie nadzieja. Uratuj mojego syna. Ciekawe, czy mu jeszcze raz uwierzy, czy nie? Bo jak mu nie patrzy, to... Agentem FBI uratowaliśmy ostatnio Ethana. A teraz? Teraz może być ciężko. Wszyscy to będą widzieć. Ale na pewno jakoś się uda, bo to byłoby za łatwe tak naprawdę. Chociaż on ma tą zagadkę z origami jeszcze do rozwiązania też, więc... Ach, no kurczę, tutaj teraz się tyle tego dzieje, że no nie sposób, wiecie, po prostu wzroku odciągnąć od ekranu. Scott Shelby. Prywatny detektyw. No chodź, zobaczymy. Czy twoja panna już jest u ciebie? Pewnie czeka na ciebie. Otwieraj swoje dory. Dziwno, masz klamkę tak po środku, tak nie wiem, niespotykany raczej. Lauren? Przepraszam, Scott. What the fuck? Trzeba było słuchać, panie Shelby. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Ej, lol. Jakie suczysko wstrętne z tej laski. Aha, będziemy musieli się znowu w Houdiniego bawić, widzę. Ej, ale... Lorena wykiwała. A, ją też wykiwali. Może ona jednak... Jest dobra? Ale nie wiem, czy jej ufam tak naprawdę. Co tu się dzieje? Jesteśmy w samochodzie, który... To nie! Czy się z niego... Lina. Dobra, próbuj. Szybko, bo się zaraz udusimy. No, udało ci się czy nie? Pewnie nie. Ale najpierw trzeba wyswobodzić ręce. Kurde, to może boleć. Oła. Najwyżej trochę krwi się poleje, ale przeżyjemy. Cholera jasna. Cholera jasna. Uda się, rozbiłujemy to. Tę linę. Jeszcze ciekawe, czy uratujemy Loren. Może tak w sumie fajnie byłoby ją uratować, jakby nie patrzeć. Uratujemy ją? Ona taka też taka ledwo żywa. Dawaj ją. Budź się ty. Pindo jedna. Jeb ją w pyrk. W buzie znaczy, przepraszam za język. Dobra, wyswobodzona. Jeszcze dobrze by było, gdyby ona... Weź ją tam, szturchnij tam, Loren. Wiecie. Głową w szybę. Loren! Zaraz zaczniemy. Właśnie, tonąć. Z kopniaka, z buta wjeżdżam. Z półobrotu. No tak, uważaj, bo... A czemu? Aha, bo takie rzeczy chcesz robić. No kurde, co się dzieje? Klikam te przyciski, tak mocno naciśnięte. Aha, widzicie? Czyli tak trzeba tak mocno walnąć to. A na co? Jakaś taka nietomna. Pewnie się utopi, będzie po niej. No już tyle trupów w sumie w tej grze było. Aż się nie uratuje. Uratuje ją, on jednak ją kocha. Czy to nie jest wspaniałe, czy to nie jest piękne? Uratował ją. Ja bym ją zabił. Chociaż w sumie sam nie wiem, co ja bym z nią zrobił. Chciałem wrócić do pływania.
nie tak to sobie wyobrażałem. Masz tu może gdzieś samochód? Mój już można wypieprzyć na szlak. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunki. Chodź, zabiorę cię do domu. Zamknij drzwi i okna i nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jasne? Uważaj, Scott. Nie chcę cię stracić. Coś czuję, że ta misja może się źle skończyć dla jednej i dla drugiej strony. Instruktor pływania, odblokowano osiągnięcie. No w sumie dobrze, że jednak tak pan Scott potrafi jeszcze pływać i nie zapomniał, wiecie, jak to tam się liny rozsłupowuje, no wiecie, ucieka w każdym razie spod wody. Niebezpiecznie było. Jeszcze obejrzymy filmik. A, nawet nie musimy kończyć filmiku, ja zrobię tutaj takie... A właśnie, ścięcie oczywiście. Mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy wam się podobał. Słuchajcie, z tyle emocji. No nie ukrywam, że nagram pewnie już do zakończenia, bo gdzieś tam pewnie już nie za dużo tego zostało. Jestem ciekaw, co się stanie z Ethanem, co się stanie ze Scottem, z panem z FBI, z Madison. Jak to wszystko się rozwikła. No mam nadzieję, że wy też. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa.